Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tego typu challenge'u na moim kanale od 100 zł do kosy dzisiaj, a ja Ci przypomnę, że osoby wpłacające z kodem Croxy mogą sobie takie piękne skiny zgarnąć, jak oczywiście udać się wygrać, to po wpłacie otrzymujesz właśnie taki prezencik, no i oznacza to, że danego skina udało ci się wygrać. 100 zł, no myślę, że trzeba jakąś bitwą zacząć, na 4 osoby na przykład, skina za 10,50, no to chyba kolega niezbyt pocieszony, że w tej bitwie jestem, no ale niestety będzie ona... Ej, czekaj, wygraliśmy, ty, 29, no jesteśmy 19 zł na plus, więc spoko. Oczywiście, jak chcesz tutaj skrzyneczkę sobie tworzyć na CSGO skinsie, jesteś osobą pełnoletnią i chcesz oczywiście 10% więcej zyskać i skrzynkę na start za free, no to logujesz się z linku, zapisuj bądź klejesz oczywiście zielony guziczek, no i tutaj kodzik Croxy przez bike spisujesz. No i tak jak wspomniałem, jak oczywiście wpłacasz z kodzikiem, no to możesz sobie wygrać któregoś z tamtych pięknych skinów. No tutaj już z przyzwyczajenia wziąłem od najdroższych skrzynek, no ale no dzisiaj challenge, tak? Od 100 zł do kosy, więc no trzeba tutaj, że tak powiem, no skrzynki o mniejszym tutaj, że tak powiem, nominale, tak? Zobaczmy, jak tutaj te skrzynki sobie poradzą. Bitwa za 46 zł. Jeżeli udało nam się ją wygrać, no to na pewno by to nam jakoś bardzo pomogło, tak? I przybliżyło nas do wykonania tego challenge'u. No ale no właśnie, 27 zł niestety kosztował ten skar. I jesteśmy naprawdę, no teraz na bardzo straconej pozycji. MP7 jeszcze... Ej, Nemesis! No i patrz, i 92 zł udało nam się wygrać. 165 zł już mamy. Powiem tak. Naprawdę bardzo dobrze zaczynamy ten challenge, jesteśmy 65 zł na proficie, więc weźmy sobie no tutaj jedną taką skrzynkę za 42, weźmy Duck Case, 63 zł, taka bitwa, bierzemy bitwę na 3 osoby, no i oczywiście trzymamy kciuki, żeby ją wygrać, no powiem tak, to musi być moje, 44 zł i skrzynia Duck, teraz proszę, nie zintuj mi tej battle, no chyba to mamy, co, tak mi się, nie, no kurka, no patrz. No nie, no jak zacząłem tą CZ-kę, mówię, proszę, no kosztuje jakoś nie wiadomo ile. No ale 40 zł kosztowała, no powiem tak, no, nie podała mi się. Nie podała mi się to, co się wydarzyło przed chwilą. No trzeba o tym zapomnieć i iść dalej, tak naprawdę, nie? Neon Casey, weźmy go sobie na buście, 16 zł kosztuje wtedy. Plug Case też może na buście, nie będzie lowly case. No i dorzućmy Ninja Case, 65 zł. Koszt takiej bitwy pan, więc zobaczmy, czy ktoś dołączy, czy nie. Jak nie, to oczywiście rzucamy bota i samu. Klasicznie bot i samu. Zobaczmy, pierwsza skrzynia 16,80 i jest lipa, tak? Trzeba sobie powiedzieć, 12 zł straty. Plug case teraz, liczymy na tą skrzynkę mocno. No 3 zł niestety, tak? Zobaczmy, jak będzie tutaj na tej skrzyni lovely. Jest USP, ale to jest nic nie ma. To jest 10 zł, ostatnia skrzynia. Za 18 UMP szablo zębny, czy to nam odbije? 3 zł stary. 3 zł. No powiem tak, jak byliśmy już naprawdę blisko, no to teraz się tylko oddalamy od wykonania tego challenge'u. 38 zł tyle zostało. No ja bym tutaj tak naprawdę przygotował jakąś bitwę all in. Tylko no właśnie, trzeba tutaj dobry, że tak powiem, dobór skrzynek zaproponować. Coś takiego 27, jeszcze dyszkę mogę dorzucić, więc zjedźmy tutaj. Coś takiego, 37, no dobra, próbujemy, weźmy 4 osoby, ale niech będzie to bitwa underdog, więc jeżeli tą bitwę uda nam się wygrać, no to podejrzewam, że jakoś wtedy na, powiedzmy, pułap 100 zł, może przy jakimś dużym szczęściu 150 zł nawet. Pierwsze otwarcie, klasycznie stary, klasycznie. Znaczy, czekaj, no to jest tylko 2 zł, 5 zł, 5 zł straty, stary. Nie, to jest GG, stary, to jest GG. No, przegraliśmy, 4 zł.